To jest razie to znak otrzymać. Nie mamy tych obozów, gdzie są takie grupy, żeby mieć rozdysponowywać te pieniądze na cele, które nie są na to potrzebne. To, na co wykorzystujemy, jest to na bieżąco. No i staramy się też w miarę możliwości, czy ten sprzęt troszeczkę wyremontować, bo nie ma tutaj mowy, żeby nie inwestować póki co. Cały czas w domu. Ale panie dyrektorze, no brzmi uwagę, że zakład komunalny nie utrzymuje się ze samych śmieci przecież. Mamy również zakład komunalny posiada jeszcze inne źródła węglowe. No tak, ale no jest to woda i ścieki. To też jest to wiadomo, ile tego mamy, klorygodację. To też nie jest dużo. Do tego dochodzą jeszcze usługi w postaci wywozu ścieków i koszenie w zasadzie. To są wszystkie usługi, jakie zakład świadczy. Nie mamy tych usług. Dużo usług, które zapewnią się świadczyć, świadczą prywatnie. Jakieś pytanie jeszcze? Dobra. To także, jeżeli mówimy o zakładzie komunalnym, państwo prawni, pamiętajmy naszą wczorajszą dyskusję. Może czasem te emocje były, ale pamiętamy meritum. Jako gmina Szerzyny nie dajemy dotacji inwestycyjnej do gminnego zakładu gospodarki komunalnej. Pamiętajmy. Jedynie dopłacamy do wody i do ścieku, a więc do wysokości opłat, jakie ponoszą mieszkańcy. Zakład w zakresie utrzymania, w zakresie wydatków inwestycyjnych, w zakresie tak zwanej kalkulacji odtworzeniowej pokrywa się z tej działalności. Wydatki miesięczne związane z kosztami płacowymi, z kosztami na realizację usług, czyli mówię tutaj o zakupie paliw i innych środków bieżących, to jest, panie dyrektorze, 219 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli pan przewodniczący podzieli 300 tysięcy złotych na 12 miesięcy, to nie wyjdzie nawet 30 miesięcznie, tylko w granicach 24. Za te 20. Tam było więcej 300 tysięcy. W ramach tego każda zbiórka to są koszty paliwa, to jest amortyzacja, to są koszty pracownicze. Proszę także zwrócić uwagę, że gdyby nie to, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej jest pod koordynacją, mnie ma, bo nie mogę tego powiedzieć, nie sprawdzając zamówienia publicznego, ale jestem o tym przekonany, że stawki, które wykonawca zaproponował przetargu, byłyby wyższe. Drodzy Państwo, więc miejmy na względzie, że to, że mamy zakład komunalny, który wykonuje część pracy związanej ze zbiórką, który realizuje te zadania, to wpływa także na niższy koszt. Bo przy tej odległości transportu, drodzy Państwo, jaka jest pomiędzy gminą Szerzyny a regionalną stacją, te stawki byłyby jeszcze wyższe. Jeszcze tutaj pytanie do pana Maćka, bo z tego co wiem, pan się zajmuje sprawami na śmieci. Czy jest potrzebny cały etat na przygotowanie tych, można tak powiedzieć, papierkowej sprawy? W związku z śmieciami. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan skarbnik, to jest dwa rozkłady etatu. Ale podzielone zadania. Ja zajmuję się zbieraniem deklaracji, wprowadzaniem do systemu, tworzeniem odpisów, przypisów, weryfikacji tych dokumentów. No i jeszcze jest oprócz tego wydawanie decyzji, jest zapraszanie niektórych mieszkańców, którzy sobie zapragną zgłosić, czyli na bieżąco jest konieczność monitorowania tych urodzeń, zgonów i tak dalej. I ponadto jest też dość istotny całość, czy powiem, pilnowania tego systemu, czyli sprawdzania, czy na bieżąco są te odpady odbierane, czy nie ma jakichś opóźnień, czy gdzieś, załóżmy, nie ma takiej sytuacji, że odpady nie zostały odebrane. To jest po mojej stronie. Jeśli chodzi o drugą część, no to tak jak pan skarbnik wspomniał, księgowanie,
egzekucja i tak dalej. No, ja się tym nie zajmuję, tylko inna osoba, także no, tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ale nie odbywam ta część zadań związana z gospodarką. Ale jest potrzebny, dla osoby. Zajmuje dość dużo czasu, tak. To nie jest tak, że nie wiem. Też, panie wójcie, no, gdyby to było pół etatu, to byłoby też oszczędność 250 tysięcy. Panie przewodniczący, pozwolę sobie tu jedno słowo jeszcze wtrącić. Ten etat stwierdzam, że on jest tak sam raz, a nawet troszeczkę mało, bo tej pracy jest naprawdę sporo. A jeszcze tu jednej rzeczy trzeba wspomnieć przy zmianie stawek. Otóż każda uchwała prowadząca do zmiany stawki wiąże się z tym, że mieszkaniec musi otrzymać zawiadomienie. To zawiadomienie wysyłane jest na prowadzony. No tutaj dochodzą dodatkowe koszty, które to tak pracownicze i czasowe, no bo to też pociąga ze sobą, żeby niespełna 2000 zawiadomień wysłać do mieszkańców, ale i pociąga to ze sobą realne koszty w wysokości są w granicach 16-17 tysięcy złotych. Takie koszty ponieśliśmy w miesiącu styczniu po podjęciu uchwały, bo trzeba pamiętać, że skoro to została podjęta w styczniu, cały system zaczął funkcjonować z tą wyższą stawką dopiero miesiąca lutego. I tak naprawdę te 82 tysiące, które zostały wprowadzone, które zostały wprowadzone na dzisiejszej sesji w projekcie zmian do budżetu, on obejmuje tylko 10 tysięcy. Czyli de facto 8 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych mamy, przepraszam, 8 tysięcy złotych mamy miesięcznie dochodu z tej jednej złotych. Ale wydaliśmy jeszcze 16 tysięcy złotych na doręczenie. Dodatkowo, jeżeli osoby nie płacają, a trzeba patrzeć globalnie na cały system, to jesteśmy zobowiązani wydać decyzję. To też się wiąże z czasochłonnością, prześledzeniem osób, które płacą, które nie płacą. Także ten system może wydawać się, że on jest mało pracochłonny, bo idzie tutaj wszystko, jest to wszystko zautomatyzowane. Nie, nie jest zautomatyzowane. Są programy komputerowe, bo jest nie daliśmy sobie rady. Ale tutaj ten czynnik ludzki musi być i naprawdę ten etat to jest tak, powiem, że wystarczający, ale gdyby było więcej, byłoby super. Ja mam takie pytanie, panie wójcie, czy nie obawiają się państwo tego, że zwiększając tą stawkę, mówię tutaj o śmieciach segregowanych na 12 zł, mimo że mamy te zaległości z płatami, czy te zaległości się nie zwiększą? Że ludzie po prostu przestaną płacić, bo stwierdzą, że to jednak troszeczkę za dużo. Ja bym chciał jeszcze dodać, że zaległości mamy 17 tysięcy ponad i 18 ponad 100 tysięcy. Przynajmniej tak przez stare sprawozdanie. Panie Przewodniczący, odniosę się do tych zaległości, bo ciężko mi tu jest dywagować na temat, co będzie podniesione stawki. Jeżeli chodzi o zaległości, no to są zaległości traktowane jako zaległości podatkowe, czyli są one ściągane przez Urząd Skarbowy. Z naszej strony wykonywane są czynności właśnie pracownik księgowości zajmuje się tym, że kieruje upomnienia do mieszkańców, którzy zalegają z opłatami, jeżeli nie uregulują wyznaczonym przez nas terminie, jest kierowany tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego. I tu jest egzekucja skierowana już przez Urząd Skarbowy, czyli osoby legitymujące się legalnym dochodem, czyli wykazujące dochód w Urzędzie Skarbowym, mają potrącane te zaległości. Natomiast jeżeli osoba nie wykazuje dochodu, no to wtedy ta egzekucja jest bezskuteczna i stąd pojawiają się te zaległości. Generalnie zaległości będą rosły co roku, bo jest to system nowy. System, system odpadów powstał w roku 2013. I wtedy zaczynaliśmy od zera. Nie było zaległości, ale co roku te zaległości się powiększają i z reguły można to generalizować. Może nie powinno się, ale możemy tak to powiedzieć, że osoby, które nie płaciły od początku, że dalej nie płacą i płacić nie będą. Bo egzekucja w stosunku do nich jest bezskuteczna. I my tutaj no nie mamy jakiegoś narzędzia, którym byśmy mogli podziałać, żeby to zmienić. Cały czas oczywiście monitorujemy, wysyłamy upomnienia, wysyłamy tytuły egzekucji. Z naszej strony cały czas czynności są podejmowane, ale te zaległości są. Tutaj pan radny z waszej strony. Panie przewodniczący, bo w styczniu było procedowane, to była stawka 10 zł osoby, tak? Teraz jeszcze więcej 12 zł. Na tym, żeby się to zbilansowało na tym. Za chwilę będzie wrzesień i dojdzie do 15 zł i będzie stawka coraz większa i wtedy na przykład jak będzie podwyżki tej śmieci 10 zł,
Jak to będzie wyglądało? To nie lepiej, ponieważ teraz z tych 7 do 12. Ja to jeszcze na pytanie do mnie odpowiem. Jak to wyglądało w 18? Jak to wyglądało w 18 roku, że nie bilansowało się, dokonaliśmy te pieniądze. I wtedy co się robiło? Funkcjonowało to szybko? Jeśli ma się uchwała bilansować, nie? A nie bilansowała się? Więc jak to prawnie wyglądało? Odpowiadając jeszcze panu Grochowi. Pani radni, jestem ostatni na tej sali, który by wnioskował o dodatkowe zwiększenie opłat z tytułu śmieci, gdyby takiej potrzeby nie było. Bo równie dobrze, gdybym wychodził z założenia, że możemy więcej przeoszczędzić i środki na inny cel skierować, to nie proponowałbym w roku 2015 obniżenia. Gdyby była tylko możliwość taka i nie ponosilibyśmy kosztów związanych z wywozem śmieci, to dzisiaj by Państwo się nie pochylali nad tym projektem uchwały. Oczywiście obawa o to, że zwiększenie wysokości podatku czy opłaty wpływa na obniżenie ściągalności, to wynika z teorii ekonomii. Mamy krzywą Laffera, która pokazuje, że wzrost obciążenia podatkowego, fiskalnego wpływa na zmniejszenie wpływów z tego źródła. Obniżenie podatków wpływa na wzrost ściągalności. Jest to, to wynika z teorii ekonomii. To każdy student na drugim roku studiów ekonomicznych, zajęcia z mikroekonomii ma. I tutaj w pełni się z panem zgodzę, że z punktu widzenia i teorii ekonomicznej, i praktyki taka obawa jest. Ale drodzy Państwo, my nie mamy wyboru. Ja nie przychodzę dzisiaj z projektem uchwały trudnej dla nas wszystkich, tylko i wyłącznie po to, że wymyśliliśmy sobie, żeby mieć większe opłaty. Jesteśmy niestety zmuszeni, tak jak każda inna gmina, i patrząc nawet na te debaty, które się odbywały w różnych samorządach, bo też pozwoliłem sobie przeglądnąć sesje, bo są one rejestrowane, podobne wątpliwości były. I to niezależnie od barwy politycznej, od tego, czy ktoś, czy wójt burmistrz miał większość, mniejszość, czy był z takiej, czy innej strony. Te wątpliwości były wszędzie, ale niestety tak skonstruowany jest system, który w mojej ocenie jest wadliwy. Jak pan radny prześledzi procedowanie, bo jest w trakcie drugiego czytania zmiana ustawy regulującej kwestie funkcjonowania systemu odpadowego, to niestety te niektóre rozwiązania nie będą powodowały obniżenia tych kosztów, a mogą zwiększyć. Mówiłem o tym wczoraj. Bo jeżeli nie będzie możliwości składowania czasowego, tylko będzie konieczność przewożenia odpadów zebranych bezpośrednio do regionalnej stacji, tak jest przynajmniej w projekcie ustawy w tej wersji, którą czytałem, to niestety w kolejnym przetargu wpłynie jeszcze na wzrost kosztów. Jaki będzie nasz wpływ na to? Jedynie legislacyjny poprzez polityków, posłów, osoby, które w końcu zrozumią, że nie tędy droga, że może w jakiś sposób wesprzeć działania, czy też w zakresie ograniczenia, poszerzenia in-house'u, może spółki komunalne, które będą wybierały, czy też mogły na równych zasadach konkurować z firmami prywatnymi, a może po prostu w sposób regulacyjny zmniejszenie opłaty środowiskowej. Nie wiem. To jest niestety, kwestie regulacji są ponad naszymi głowami. Ja mówię to wszystkim politykom, z którymi się spotykam i którzy nas odwiedzają. Jeżeli Państwo również macie przekaz przez kontakt taki czy inny rządowy, to też proszę o to nam zwracać. Jeszcze moja pytanie, bardzo proszę o odpowiedź. Jak to wyglądało, jeśli patrzę na strony prawnej? Jeśli się dogadaliśmy 250 tysięcy do 17 roku. Ale jak to prawnie wyglądało? Czy mogliśmy dokładać, jeśli ustawa mówi, że... Nie wiem, bo to dlaczego nie było... Cały czas pytam, dlaczego żeśmy nie reagowali wtedy, w miesiącu, na przykład wcześniej, na 3 miesiące na brak opłaty. Odpowiem tylko w taki sposób. W roku 2019
stanowisko Rady Nadzoru, jakim jest Regionalna Izba Poprawy Prowadzi Jednoznacznie. Stanowisko Izby Obrachunkowej z 2018 roku z marca mówi wyraźnie, że śmieci powinny się bilansować. Tak jak słusznie Pan Przewodniczący zaznaczył, w 2018 roku gmina dopłaciła do śmieci 250 000 zł. Wówczas to Wysokiej Radzie i Wójtowi nie przeszkadzało. Zasadne jest tutaj pytanie Pana Przewodniczącego, w jaki sposób prawny zostały te pieniądze zapłacone. Nawiązując tutaj do wczorajszej wypowiedzi Pana Wójta z komisji, który stwierdził, że w czerwcu zrezygnuje z wywozu śmieci. Jestem ciekaw, jakby to było, Panie Wójcie, gdyby w październiku zeszłego roku przed wyborami taka decyzja dotarła do mieszkańców. Bo wydaje mi się, że zapewne ten temat jest bardzo ważny i podwyżki nie unikniemy. Trzeba być świadomym tego. Natomiast kwestie organizacyjno-prawne w 2018 roku, przynajmniej według mojej oceny, mocno się nie zgadzają. Bo te 250 000 to nie jest 25 zł, ani 250 zł. Tylko to są grube pieniądze. Przypomnę, Panie Przewodniczący, że grudnia nie płaciliśmy z 2018 roku, tylko z tych pieniążków, które zebraliśmy od mieszkańców w 2019. Dziękuję. Bardzo proszę.